dobry. Jak pewnie Państwo się zdążyli już zorientować po obejrzeniu krótkiego wstępu filmowego, tematem dzisiejszej rozmowy będzie szkoła i ciekawe wydarzenie, które już wkrótce będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie. Moim gościem jest pani Dorota Silska, dyrektor tejże szkoły, która opowie nam, co szkoła przygotowuje na początek marca. Ale nie tylko o tym będzie dzisiejsza rozmowa. Zajmiemy się też tematem, jak radzą sobie nauczyciele, uczniowie z przedłużającą się pandemią. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Już 4 marca, dzień otwarty w szkole. Co państwo planujecie na ten dzień? Wiemy, że ze względu na pandemię będzie on różnił się od wcześniejszych tego rodzaju wydarzeń. Zapraszamy 4 marca na wielkie, wielkie wydarzenie. Będzie pełne niespodzianek przygotowanych przez naszych nauczycieli we współpracy z samorządem uczniowskim, z dziećmi. Między innymi wirtualny spacer po szkole. Między innymi fotorelacje z różnego rodzaju uroczystości, imprez, zajęć edukacyjnych prowadzonych w klasach 1-3. Specjalnie na potrzeby tego dnia otwartego również wywiady. No i chyba najważniejszy taki punkt kulminacyjny dla rodziców. O 17:00 zapraszam na spotkanie z nauczycielami, ze mną, gdzie będzie można również zadać pytania, które dotyczą klas pierwszych. Także myślę, że tutaj na nasz Facebook będzie dość wypełniony różnymi atrakcjami. Pani dyrektor, często spotykamy się z pewnymi wątpliwościami ze strony rodziców. Czy dzieci spoza rejonu, który obejmuje placówka oświatowa, mogą zapisać się do szkoły? Jak najbardziej. No, rodzic w tym momencie decyduje o tym, jaką szkołę chce wybrać dla dzieci, dla swojego dziecka. Więc myślę, że jeżeli nasza szkoła na tyle spełnia warunki i oczekiwania, należy spróbować. Jest przecież wiele szkół prywatnych, niepublicznych. Rodzice mają naprawdę z czego wybierać w tym momencie. To bardzo ważna informacja i pewnie uspokoiła wielu rodziców, których pociechy pójdą we wrześniu do szkoły. Przygotowując się pani dyrektor do dzisiejszej rozmowy, zapoznałam się z ofertą, którą państwo przygotowaliście i w informacji na temat szkoły czytamy, że edukacja oparta jest na zaangażowaniu ucznia, na stosowaniu kreatywnych metod pracy, że szkoła posiada oddziały innowacyjne, integracyjne i specjalne, a także bogatą bazę dydaktyczną. Panie dyrektor, poprosimy o krótkie streszczenie tychże właśnie punktów, które wymieniłam. Jeśli chodzi o innowacyjność, no jest to rzecz pożądana dzisiaj na świecie. Chcemy również uczyć tego naszych uczniów, więc zaczęliśmy od siebie. Przygotowujemy co roku wiele innowacji pedagogicznych. Nasi nauczyciele sami opracowują różnego rodzaju innowacje, które realizują w klasach z uczniami. Są to krótsze programy, na przykład roczne, kilkumiesięczne. Natomiast takim głównym naszą cechą charakterystyczną jest to, że co roku przygotowujemy wspólnie z Radą Pedagogiczną oddział, klasę na poziomie klasy czwartej, która realizuje innowację pedagogiczną, programową i obejmuje to wszystkie przedmioty, w których dzieci uczestniczą. Zawsze jest to związane z jakimś tematem, na przykład jest to w ubiegłym roku wprowadziliśmy innowację ekonomiczną. Młodzi ekonomiści, współpraca z Uniwersytetem Młodych, więc mnóstwo takich programów, które w tradycyjnej edukacji się nie pojawiają, które trochę rozszerzają podstawę programową, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mamy w swojej już historii 3 takie klasy, obecnie klasa 6, która realizuje elementy planu daltońskiego i w tej klasie również stawiamy na rozwój osobisty. Oraz klasa 5, która realizuje pracownie humanistyczne, co roku inne. W tym roku stawiamy tam na sztukę. Dzieci poznają walory sztuki i znajomości tych tematów związanych ze sztuką. Dodatkowo uczą się języka hiszpańskiego, co również w tym dniu otwartym będą Państwo mogli zobaczyć. Innowacyjność jeszcze dodam, dotyczy również klasy 1-3, także co roku jest klasa z elementami planu daltońskiego i plus tutaj muszę dodać,
zawsze jest coś obok, na przykład planujemy w przyszłym, w poprzednim roku mieliśmy programowanie, 2 lata temu dwujęzyczność. W tym roku również będzie niespodzianka, ale o tym 4 marca. Chciałabym jeszcze nawiązać do tego hasła, które znajduje się za Pani plecami. Mowa o budzącej się szkole. Jest to nazwa projektu, do którego przystąpiliście jako jedna z niewielu szkół w regionie. To właśnie innowacyjność w nauczaniu jest podstawą tego projektu, prawda? Dokładnie. To jest innowacyjne podejście do edukacji, ale również takie założenia i kierunki, które wdrażamy rokrocznie, które wpływają na nasz rozwój. I chodzi generalnie o to, że w tej szkole uczeń jest na pierwszym miejscu. Wszystko, co wiemy na temat rozwoju dziecka, wykorzystujemy w praktyce. Nie opiera się nasza praca jedynie na realizacji podstawy programowej, ale szukamy rozwiązań, takich metod, które będą efektywne, które będą rzeczywiście wpływały na to, że nasze dzieci będą do szkoły przychodziły chętnie, a wychodziły z ogromnym pokładem umiejętności, które przygotują je do dalszego życia. I to jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. Stawiamy na rozwój. Jesteśmy szkołą, która się budzi, która właściwie ten proces trwa cały czas. Także nie ma możliwości, żeby gdzieś tam kiedyś się skończył, tak? I żebyśmy mogli uznać, że już się obudziliśmy, już wszystko wiemy. Chodzi tutaj generalnie o to, żeby cały czas dbać o rozwój osobisty uczniów, kadry pedagogicznej, o rozwój rodziców, o rozwijanie wszelkich sfer działalności szkoły. Szkoła numer 9 jest dużą placówką, jedną z największych w Koninie. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w tak dużych szkołach, Pani Dyrektor? Bezpieczeństwo jest jednym z głównych naszych priorytetów. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów na przerwach. Każda przerwa jest pod nadzorem nauczycieli. Dzieci, które uczyły się stacjonarnie, kiedy jeszcze byliśmy wszyscy w szkole, wypadków uczniowskich jest naprawdę niewiele. Wynikają one czasami z jakichś incydentów drobnych. Dbamy o to poprzez zainstalowany w szkole monitoring, który jest naprawdę w tej chwili bardzo nowoczesny. To dzięki współpracy z Radą Rodziców udało nam się domontować kamer, zmienić rejestrator, także naprawdę widzimy wszystko, co w szkole się dzieje w każdym jej zakamarku, oczywiście zgodnie z normami, tak, na korytarzach i miejscach dostępnych. Także myślę, że w naszej szkole uczniowie mogą czuć się bezpiecznie. Uczniowie znają się, my znamy uczniów. Do szkoły nie wejdzie żadna obca osoba. Wprowadzamy teraz, jak wrócimy stacjonarnie do szkoły, identyfikatory dla gości. Także każdy będzie musiał taki identyfikator wziąć, jeżeli będzie chciał do szkoły wejść. Także myślę, że tu pod względem bezpieczeństwa, mimo ogromu szkoły, jest też duże zaplecze kadrowe, które interesuje się dziećmi i naprawdę jest bezpieczne. Oprócz edukacji ważna jest także stołówka szkolna i tu wiemy, że Pani szkoła też ma pewne osiągnięcia na tym polu. I wiem także, że pyszne posiłki czekają na uczniów w tej szkole. Tak, uczestniliśmy w takim programie Posiłek w Szkole i udało nam się w ubiegłym roku szkolnym, pod koniec, kiedy dzieci jeszcze nie mogły tego dzieci zobaczyć, wyposażyliśmy naszą stołówkę w bardzo nowoczesny sprzęt w kuchni, ale to, co dzieciom podoba się najbardziej, to stoły, krzesła, także to jest naprawdę super nowoczesna, piękna stołówka, w której przyjemnie spędzić ten czas podczas obiadu. No i no niestety w tym momencie tylko klasy 1-3 korzystają, to są 2 posiłki dziennie i rzeczywiście wszyscy są bardzo zadowoleni. Także mamy bardzo duże zainteresowanie i, no i cieszy nas to bardzo. Pani dyrektor, a teraz porozmawiamy o ogromnym wyzwaniu, z jakim już prawie rok musicie sobie radzić, a mianowicie o prowadzeniu lekcji, organizowaniu całego procesu dydaktycznego w czasie pandemii. Jak to wygląda w Pani ocenie?
No muszę tutaj powiedzieć, że powrót dzieci, edukacji wczesnoszkolnej to był bardzo dobry pomysł i cieszymy się niezmiernie, że dzieci są w szkole. No funkcjonują troszkę inaczej niż w normalnych warunkach, ale przynajmniej no po prostu mogą spotkać się z kolegami. To jest bolączką klas 4-8. Uważam, że ten długi okres czasu pobytu w domu, poza swoim środowiskiem, poza środowiskiem szkolnym, brak takiego realnego kontaktu wpłynie w jakiś sposób na naszych uczniów i pewnie po powrocie będziemy borykać się z różnymi takimi psychologiczno-pedagogicznymi problemami. Ale w tym momencie, mając świadomość tego, wdrożyliśmy w szkole różne działania, które mają zapobiec, że tak powiem, takim sytuacjom. Nasi pedagodzy, psycholodzy mają dyżury online. Można na te dyżury się umawiać, można porozmawiać przez telefon, ale również też połączyć się przez internet. Mogą to zrobić rodzice, mogą to zrobić uczniowie. Ale to nie tylko taka forma, ale również nasi pedagodzy, psycholodzy uczestniczą w godzinach wychowawczych z klasami. Przeprowadziliśmy różnego rodzaju ankiety wśród rodziców, wśród uczniów na temat edukacji zdalnej. Teraz niedawno na temat właśnie takich problemów związanych z brakiem kontaktu z rówieśnikami. Myślę, że robimy co w naszej mocy, aby w przyszłości jak gdyby uniknąć, tak? Czyli jak gdyby staramy się zapobiegać ewentualnym trudnościom po powrocie tych naszych uczniów, którzy rzeczywiście naprawdę mogę sobie wyobrazić, że w tej chwili bez względu na to, jak to wcześniej było, czy lubili szkołę, czy nie, w tej chwili chcieliby do niej wrócić. A jak przedstawia się sytuacja z ósmoklasistami w kwestii przygotowania do egzaminów? Jak pandemia może odbić się Pani zdaniem na ich dalszej edukacji? Ja myślę, że tutaj nauczyciele wszyscy, ale również ci szczególnie w klasach ósmych przedmiotów egzaminacyjnych starali się bardzo zrealizować wszystko i nauczyć swoich uczniów, przygotować ich do egzaminu. Natomiast z naszej strony tak organizacyjnie będziemy mieć egzamin próbny, który zorganizowaliśmy w szkole, żeby też dzieciom pokazać mniej więcej jak to wygląda, żeby po takim długim czasie niepojawienia się w szkole zobaczyli mury szkolne, żeby po prostu oswoili się z tą sytuacją na przyszłość, na moment egzaminu. Myślę, że to będzie takie dobre doświadczenie. Tym samym będą musieli troszkę poćwiczyć radzenie sobie z czasem, z zadaniami, bo to uważam zawsze jest najtrudniejsze, kiedy w warunkach domowych piszą sprawdziany i tak dalej, piszą je online, odpowiadają, no nie jest to to samo, więc myślę, że tutaj ta kwestia podczas tego egzaminu próbnego zostaje przećwiczona i myślę, że o materiał się nie boję, bo nauczyciele zrealizowali wszystko, co trzeba, żeby przygotować uczniów. Boję się bardziej o tą sferę taką psychologiczną, stąd też właśnie ten egzamin próbny na terenie szkoły. Na koniec naszej rozmowy wróćmy do tematu, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnijmy o wydarzeniu, które odbędzie się już 4 marca, o dniu otwartym w szkole numer 9. Oprócz wielu ciekawych prezentacji, materiałów przedstawianych w tym dniu, na Państwa stronie będzie także możliwość zadawania pytań przez rodziców. Naszą taką główną nicią kontaktu z rodzicami w tej chwili jest nasze konto na Facebooku. Warto tam zaglądać, a podczas tego dnia otwartego będzie również uruchomiony numer telefonu, pod który będzie można zadzwonić i zadać pytanie na żywo. Do tego czasu, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, można zadać je mailem, można również zadzwonić na numer stacjonarny szkolny. To pytanie zostanie zanotowane i na nie odpowiemy 4 marca o godzinie 17:00 właśnie, jeśli ktoś będzie chciał posłuchać, być może dowie się czegoś, czego jeszcze nie wiedział. Zapraszamy serdecznie na godzinę 17:00 4 marca na naszego Facebooka. Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej to dla dziecka i dla jego rodziców bardzo ważny etap w życiu, który zapamięta na długo. To kolejny etap, kiedy to dziecko przestaje być już przedszkolakiem i staje się uczniem. Dlatego warto skorzystać z takiej możliwości poznania całej oferty szkoły, która przedstawiana jest choćby podczas takich dni otwartych. Zachęcamy do skorzystania i dziękuję Pani Dyrektor i Państwu za dzisiejsze spotkanie.